bliżej prawdy. Kosmos, świadomość, Bóg. Na pierwszy rzut oka świat wydaje się całkiem zwyczajny. Aby jednak mogli żyć w nim ludzie, konieczna jest idealna harmonia wielu czynników. Własności materii, energii i stałych fizycznych. Czemu zawdzięczamy tę harmonię? Teologowie sądzą, że Bogu. Zdaniem naukowców istnieje tak wiele wszechświatów równoległych, że w którymś musiał narodzić się człowiek. Dlaczego nasz wszechświat tak do nas pasuje? Odpowiedź może skrywać zasada antropiczna. Nazywam się Robert Lawrence Kuhn i zamierzam ją zrozumieć. Dlaczego wszechświat jest przyjazny życiu? Najpierw odwiedzę Johna Leslie'ego, zaprzyjaźnionego kanadyjskiego filozofa. Mamy różne zamiłowania. On lubi się wspinać, ja wolę podnosić ciężary. Ale łączy nas zapisana w genach pasja, wyjaśnianie zagadki istnienia. Spotykamy się w Los Angeles. Fizycy, teologowie i filozofowie usiłują pogodzić niezwykłą teorię dostrojenia wszechświata ze swoimi poglądami i systemami myślowymi. Wróćmy do początku. Co to znaczy, że kosmos jest do nas dostrojony? Zacznijmy od faktu, który mimo swojej oczywistości stanowi problem dla wielu ludzi. Otóż gdybyśmy nawet odrobinę zmienili właściwości wszechświata, nigdy nie powstałyby w nim inteligentne formy życia. Możemy przypuszczać, że gdyby cząstki w pierwszych fazach wielkiego wybuchu nie stworzyły odpowiedniej konfiguracji, nasz kosmos byłby zbudowany zupełnie inaczej, składałby się tylko ze światła lub czarnych dziur. Na początku lat 70. Brandon Carter sformułował zasadę antropiczną, według której to, co spodziewamy się zobaczyć, musi spełniać warunki konieczne do zaistnienia nas jako obserwatorów. Znamy dwie wersje. Podstawowa brzmi: nasze umiejscowienie w czasie i przestrzeni jest takie, a nie inne, ponieważ potrafimy je obserwować. Pogłębiona zasada antropiczna wzbudza znacznie więcej kontrowersji. Głosi, że wszechświat musi mieć określone własności, by na pewnym etapie ewolucji powstało w nim życie. Niektórzy interpretatorzy tej definicji skupili się na czasowniku musi. Próbowali wyprowadzić wniosek, że w takim razie wszechświat został zmuszony do przybrania takiej, a nie innej formy, aby mogli się w nim pojawić ludzie. Wbrew intencjom Brandona Cartera, wmieszali w całą teorię Boga, który miał ich zdaniem sterować powstawaniem świata. Osobiście całkiem serio traktuję hipotezę dotyczącą istnienia takiego wielkiego stroiciela. Drugim wytłumaczeniem jest teoria wielu wszechświatów o rozmaitych własnościach. Miałyby się one mniej lub bardziej od siebie różnić oraz nie stykać ze sobą. Oba wytłumaczenia są prawdopodobne, ale do mnie bardziej przemawia to pierwsze. Dlaczego? Weźmy oddziaływania elektromagnetyczne.
Wartości związanych z nimi stałych fizycznych musiały zmieścić się w bardzo wąskim przedziale, który umożliwiał powstanie życia we wszechświecie. Nie dałoby się ich uzyskać przypadkiem. Dlaczego więc mimo wszystko istniejemy? Być może dlatego, że Bóg idealnie dobrał prawa fizyki do naszego wszechświata. Dostrojony kosmos stanowi dla Johna wielki problem. Dlaczego prawa przyrody i stałe fizyczne są tak idealnie skrojone? Filozof proponuje dwa rozwiązania. Pierwsze, kosmiczny krawiec wyjątkowo dobrze uszył nasz świat. Drugie, zasada antropiczna jest prawdziwa przy założeniu, że istnieje wiele kosmosów. Jest też trzecia możliwość. Wszechświat może funkcjonować tylko w ten określony sposób. Powinienem porozmawiać z fizykami. Najlepszy kandydat to Steven Weinberg, laureat Nagrody Nobla i popularyzator nauki. Zaczynam od pytania o stałą kosmologiczną. Energię próżni, której wartość wydaje się skrojona na miarę. Czym jest energia próżni? Większość uznałaby to pytanie za głupie, bo przecież w pustce niczego nie ma. Jednak z punktu widzenia mechaniki kwantowej, a zwłaszcza tak zwanej zasady nieoznaczoności, próżnia wcale nie jest pusta. Wypełniły ją zmienne pola, których średnią energię da się oszacować za pomocą teorii podstawowej. Okazuje się, że wartość tej energii jest olbrzymia. A nawet więcej, tak duża, że gdyby rzeczywiście istniała, wszechświat wyglądałby zupełnie inaczej. Wynik jest o 56 rzędów wielkości za wysoki. Największy rozdźwięk między teorią a danymi empirycznymi, o jakim słyszałem. Być może, ale wymaga wyjaśnienia. Dlaczego stała ma taką wartość? Da się to wytłumaczyć za pomocą zasady antropicznej. Jak ją rozumieć? W skrócie brzmi, świat musi być taki, a nie inny, bo w przeciwnym razie nie byłoby nas w nim. Brzmi to bezsensownie lub banalnie. Owszem, stwierdzenie, że jesteśmy tutaj, ponieważ można dowieść naszej obecności, to banał. Z drugiej strony, udowadnianie, że wszechświat istnieje tylko dlatego, że my w nim jesteśmy, wydaje się absurdalne. To bzdura zahaczająca o terytorium religii. Zasada antropiczna ma sens wyłącznie przy założeniu, że istnieje wiele wszechświatów. W niektórych wielkie wybuchy mogłyby być bardzo małe, a cykl życia niezmiernie krótki. Równoległe światy mogą znajdować się w innym punkcie przestrzeni, czasu lub funkcji falowej wszechświata. W takim wypadku nasz kosmos stanowiłby tylko część olbrzymiego multiversum. Zawarte w nim wszechświaty różniłyby się wartością stałych fizycznych, w tym ilością energii w próżni. Żylibyśmy w tym, który umożliwia powstanie życia. Czy ta teoria ma sens? Tylko jeśli istnieje wiele kosmosów różniących się podstawowymi własnościami. Jeżeli to prawda, jesteśmy skazani na życie w świecie, w którym nie możemy wszystkiego zmierzyć i zrozumieć. Steve chciałby wyjaśnić dostrojenie wszechświata za pomocą pierwszych zasad, ale nie potrafi.
nie bierze pod uwagę istnienia Boga. Zostaje mu więc zasada antropiczna, do której podchodzi ze smutkiem i rezygnacją. Słyszałem, że inny noblista, David Gross, ma zgoła odmienny pogląd na zasadę antropiczną. Muszę dowiedzieć się, co sądzi o tym nowym i dziwnym sposobie wyjaśnienia kształtu wszechświata. Spotykamy się na uczelni Caltech. Naukowcy często dyskutują na temat niezwykłego dostrojenia wszechświata do życia. Niektórzy formułują tak zwaną zasadę antropiczną. Co pan o niej sądzi? Nie znoszę jej. Być może niektóre z elementów tej reguły są prawdziwe. Niestety, jako całość kłóci się z tradycyjnym zadaniem fizyki, wyjaśnianiem pozornych zbiegów okoliczności. Wielokrotnie widzieliśmy działanie opatrzności w sprawach, których nie byliśmy w stanie wyjaśnić. Jednak za każdym razem poszerzaliśmy swoją wiedzę i przypadki przestawały być niewytłumaczalne. Dziś stajemy przed zagadkami kosmologii, w tym stałą kosmologiczną, których nie potrafimy jeszcze rozwikłać. Naukowcy nie mają w tej dziedzinie dostatecznej wiedzy, więc poddają się i twierdzą, że wszystko jest możliwe. Mamy więc do wyboru z jednej strony nadzieję na odkrycie podstawowej teorii, która wytłumaczy wszystkie brakujące dane, a z drugiej zasadę antropiczną wyjaśniającą dostrojenie kosmosu. Ależ ona niczego nie wyjaśnia. Głosi tylko, mamy pecha, bo nigdy nie zrozumiemy, dlaczego wszechświat przyjął obecny kształt. Godząc się na takie rozumowanie, uznajemy, że wiele zjawisk, które zdołaliśmy wyjaśnić i połączyć, jest w istocie dziełem przypadku. Nadal mam nadzieję na wyliczenie stałej struktury subtelnej, a nawet stałej kosmologicznej. Wiem, jak stworzyć modele teoretyczne, które umożliwiłyby ich obliczenie. W tej chwili nie można im jeszcze w pełni zaufać, ale nie wolno się poddawać. Nie poddawajcie się, apeluje do innych naukowców David. Szukajcie teorii, która wytłumaczy wszystko. Udowodnijcie, że istnieje tylko jeden możliwy model wszechświata. Podejście godne szacunku, ale mam pewną wątpliwość. Nawet jeśli odkryjemy, że kosmos nie mógł wyglądać inaczej, to nie dowiemy się, dlaczego jest tak przyjazny życiu. Może więc stworzył go Bóg? Ludzie zwykli w to wierzyć. Być może wszechświat zaprojektowała jakaś transcendentna, wszechmocna istota. Czy dostrojenie kosmosu oznaczałoby istnienie stwórcy? Zapytałem o to Johna Pollinghorna, brytyjskiego fizyka, teoretyka, który przyjął święcenia i został anglikańskim księdzem. Dziś szuka równowagi między religią a nauką. Spotykamy się w kaplicy Queen's College w Cambridge. Wszyscy dyskutują o zasadzie antropicznej, która tłumaczy kształt kosmosu. Dlaczego?
Kontrowersje nie dotyczą faktów, tylko tego, jakie wyciąga się z nich wnioski światopoglądowe. Nie ulega bowiem wątpliwości, że atomy węgla obecne w naszych ciałach znajdowały się kiedyś w jądrze gwiazdy. Składamy się z gwiazdnego pyłu. Umożliwiły to idealnie wyważone prawa fizyki jądrowej. Pytanie tylko, czy te fakty mają jakieś głębsze znaczenie. Istnieją trzy interpretacje. Pierwsza, żyjemy już. Bez węgla po prostu byśmy nie istnieli. Takie podejście wydaje mi się przejawem ogromnego lenistwa intelektualnego. Jeśli się na to nie godzimy, zostają dwie metanaukowe opcje wykraczające poza dotychczasowe ustalenia nauki. Według pierwszej hipotezy wszechświatów jest bardzo wiele, a więc choć jeden musiał sprzyjać rozwojowi organizmów składających się głównie ze związków węgla. Ujmy to inaczej. Trafiając akurat do tego świata, wygraliśmy los na loterii. Sądzę, że nie jest to podejście naukowe. Wręcz przeciwnie, nierozważne i rozrzutne. W ten sposób dochodzimy do drugiej metafizycznej hipotezy. Istnieje tylko jeden wszechświat stworzony przez istotę boską. Dostroiła ona prawa natury w taki sposób, by w kosmosie mogło powstać życie. To nieprawda, że zwolennicy hipotezy wieloświata są racjonalni, a wierzący w Boga zabobonni i zacofani. Obie te teorie wykraczają poza terytorium nauki. Wybieram drugą opcję, gdyż hipoteza wielu wszechświatów wyjaśnia jedynie fakt zestrojenia naszego kosmosu. Z kolei teoria istnienia Stwórcy tłumaczy niezwykły porządek naszego świata, a także szeroko udokumentowane ludzkie doświadczenia sakrum. Mamy wiele argumentów potwierdzających słuszność teizmu, więc to na niego stawiam swój dorobek intelektualny. John sądzi, że wiara w wieloświat i w Boga to hipotezy metanaukowe. Żadnej z nich nie da się potwierdzić za pomocą obecnego stanu wiedzy. Skłania się ku teizmowi, gdyż tłumaczy on wiele elementów zagadki istnienia. A teoria multiversum tylko jeden. Pójdę tym tropem. Usłyszałem o Robinie Collinsie, młodym profesorze filozofii z nieznanej mi uczelni. Dzięki silnej wierze i umiejętności naukowego dowodzenia zyskał sławę w kręgach teistycznych. Może cię to zdziwić, ale wśród moich znajomych są też ateiści. Zdaniem niektórych z nich zasady rządzące wszechświatem da się wytłumaczyć, według innych trzeba uznać, że musiał przyjąć obecny kształt. Takie podejście budzi mój sprzeciw, bo dostrojenie wszechświata wydaje się zbyt dużym zbiegiem okoliczności. Gdy spotykamy się z taką sytuacją w codziennym życiu, szukamy najprostszych wyjaśnień. Opisuje to sformułowana przeze mnie zasada zaskoczenia. Oto przykład jej zastosowania. Przez większość dorosłego życia mieszkam w stanie Washington. Załóżmy, że idę na spacer i patrząc z urwiska, widzę ułożony z kamieni napis "Witaj w górach, Robinie Collins". To dla mnie dowód, że był tu wcześniej mój brat, który napisał powyższe zdanie. Sceptyk mógłby powiedzieć, że nastąpiło trzęsienie ziemi i spadające ze zbocza kamienie same ułożyły się w ten wzór. Dlaczego to niewłaściwe podejście? Twierdzę, że gdy jedno z wyjaśnień jest bardziej zaskakujące, przemawia to na korzyść tego drugiego. Then it counts in favor
Hipoteza, w myśl której mój brat usypał kamienie pod urwiskiem, w ogóle nie jest zaskakująca. Za to teoria, że napis jest dziełem trzęsienia ziemi, wydaje się bardzo mało prawdopodobna. Odnieśmy tę zasadę do całego wszechświata. Panujące w nim warunki przypominają kamienny wzór pod urwiskiem obserwowany przez świadome istoty. Dla ateisty to bardzo zaskakujące. Dlaczego wszechświat przybrał obecny kształt? Wierzącego nic tu nie dziwi. Wszechmocny Bóg stworzył kosmos, w którym mogły się pojawić świadome i myślące istoty. Fakt, iż wszechświat jest tak dobrze przystosowany do powstania życia, stanowi dla mnie argument na korzyść teizmu, nie zaś hipotezy, którą wysuwają twoi znajomi ateiści. Zaskoczenie jako kryterium wyjaśniające rzeczywistość? Niezły pomysł, Robin. Z drugiej strony mnie zaskakuje każda z tych teorii. Zgadzam się ze wszystkimi, ciągle zmieniam opinię. Jestem jak nastolatek, który zakochuje się w każdej napotkanej dziewczynie. Czy stałem się zbyt łatwowierny? Potrzebny mi ktoś, kto rozumie prawa fizyki rządzące wszechświatem i nie boi się wykraczać poza nie. To Paul Davies. Brytyjski kosmolog, który dzięki doświadczeniu naukowca, odwadze i dociekliwości przekracza granice naszego rozumienia. Pracuje na uczelni Arizona State, gdzie stworzył Centrum Naukowych Koncepcji Podstawowych Beyond, czyli poza. Hipoteza wieloświata i zasada antropiczna wykluczają istnienie bytu nadprzyrodzonego? Jednym z powodów sformułowania teorii wielu wszechświatów była chęć pozbycia się Boga. Teza, jakoby to On przystosował nasz świat do narodzin życia, była policzkiem dla wielu naukowców. Znam jednak wierzących uczonych, którzy akceptują teorię wieloświata. Skoro Bóg jest wszechmocny, dowodzą, dlaczego nie miałby stworzyć nieskończonej liczby wszechświatów? Za pomocą tej teorii nie da się więc udowodnić, że Boga nie ma. Obala ona jednak tezę, jakoby nasz świat był zbyt doskonały, by mógł powstać przypadkiem. Darwin wyeliminował rolę stwórcy z procesu kształtowania się gatunków. Teoria wieloświata odbiera argument tym, którzy widząc harmonijny kosmos twierdzą, że musi być on dziełem jakiejś nadprzyrodzonej istoty. Staram się nie używać słowa Bóg, gdyż dla wielu ludzi znaczy ono coś innego. Zamiast zastanawiać się nad tym, czy ktoś stworzył wszechświat, lepiej zapytać, czy jego istnienie ma cel lub przyczynę. Wydaje się, że tak. Albo, używając lepszego określenia, że zawiera w sobie jakieś znaczenie. Nie wiem, czy to synonim słowa cel, ale od znaczenia blisko już do sensu. W końcu nauka polega na jego odnajdywaniu. Dlaczego wszechświat musi mieć sens? Nie musi, ale wydaje się, że ma. Większość fizyków, nawet najbardziej zatwardziali ateiści, oczekuje, że kosmos odsłoni przed nimi swoje znaczenie. Wierzą, że jest zrozumiały i piękny. Mawiam, że celowość wszechświata nie kryje się w teologii, tylko w nim samym. Można ją zaś odkryć za pomocą nauki. Czego się dowiedziałem? Oddzielmy problem od możliwego rozwiązania.
Problemem jest dostrojenie wszechświata. Dlaczego panują w nim tak dobre warunki do powstania życia? Jedno z rozwiązań stanowi zasada antropiczna, która wydaje się tautologią. Spośród nieskończonej liczby wszechświatów życie mogło się rozwinąć tylko w tych, które stworzyły odpowiednie warunki. A teraz jego mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego ich wszechświat jest tak idealnie skrojony. Ma to jednak sens. Jeśli rzeczywiście istnieje nieskończenie wiele światów, zasada antropiczna tłumaczy, dlaczego ten wydaje nam się tak niezwykły, mimo że wcale nie jest. Z drugiej strony, samo powstanie zasady antropicznej potwierdza, że niezwykłe dopasowanie naszego wszechświata wymaga wyjaśnienia. Tym samym, jak na ironię, stanowi ona argument na korzyść religii. Bóg? Wiele wszechświatów? Bądźcie ostrożni, poszukując prawdy. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej. Opracowanie na zlecenie Telewizji Planet, Studio Armfilm. Tekst Krzysztof Heimer. Czytał Maciek Szklasz. Za chwilę bliżej prawdy.